Witam Państwa ponownie, a z nami jest już zapowiadany gość, z którym się łączymy poprzez Skype'a, pan profesor Jan Żaryn. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam także. Panie profesorze, jutro dwie bardzo ważne rocznice. Rocznica śmierci niewyjaśnionej do dziś Emila Barchańskiego, dziś pogrzeb jego mamy, pani Krystyny, i rocznica nocnej zmiany, która w sumie doprowadziła do tego, że chyba te zbrodnie lat 80., ale nie tylko, nie zostały rozliczone. Jak pan uważa, panie profesorze? Związek oczywiście przyczynowo-skutkowy istnieje między tymi dwoma wydarzeniami, ale zanim do tego związku dojdziemy, to może warto jednak przypomnieć, że prawdopodobne zamordowanie młodego chłopca Emila Barchańskiego było związane z jego przede wszystkim postawą, to znaczy postawą bardzo młodego polskiego patrioty, który podobnie jak wielu innych na wieść o wprowadzeniu stanu wojennego podjął decyzję wraz ze swoimi kolegami, by swoją postawą sprzeciwu nawiązać do najpiękniejszych kart polskiej historii. To znaczy właśnie, wzorowanie się na młodych ludziach, którzy walczyli z okupantem. Czy to w starych szeregach, czy później w czasach stalinowskich walcząc w młodzieżówkach w różny sposób. Oni konkretnie swoimi akcjami, szczególnie tą najbardziej znaną, czyli obrzucenie pomnika Dzierżyńskiego, no, nawiązali do małego sabotażu, do tego, co robili harcerze w czasie II wojny światowej. I to jest rzecz, którą warto dzisiaj podkreślić, dlatego że wydawało się wówczas Polakom, społeczeństwu polskiemu, że tego typu postawy, sprzeciwy są nieracjonalne, to znaczy one są poza jakby zakresem wyobraźni, że należy się sprzeciwiać. Trzeba mówić nie wobec stanu wojennego, ale gdzieś była taka cienka granica, w której uważano, że no, nie jest to ten sam czas jak okupacji niemieckiej czy czasów stalinowskich. A ci młodzi ludzie tak jakby lepiej zorientowali się w rzeczywistości moralnej. Dlatego, że nieporównywalny być może czas polityczny był jednocześnie porównywalny moralnie. To znaczy tak samo jak okupant niemiecki czy później stalinowski odczuwał totalną bezkarność i mógł mordować Polaków bez obciążenia jakimkolwiek i kiedykolwiek stopniem odpowiedzialności za to, to dokładnie tak samo zachował się reżim generała Jaruzelskiego, czego między innymi przykładem jest właśnie śmierć Emila Barchańskiego. Panie profesorze, Panie profesorze, w 1989 roku w Sejmie Kontraktowym i później zaczęto pracować, opracowano listę, Komisja Rokity opracowała listę ofiar stanu wojennego i czasu późniejszego, ofiar, które zostały skrycie zamordowane przez bardzo często tak zwanych nieznanych sprawców, bo nie udało się tych sprawców znaleźć. W tej grupie również byli przecież księża katolicy. Przecież przypomnijmy 84 rok, zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Tak, komisja, którą potocznie nazywaliśmy i nazywamy Komisją Jana Rokity, bo ten poseł okazał się być najbardziej aktywny w tym dążeniu do odkrycia prawdy tkwiącej w tajemnych zapisach dokumentacji, niedostępnej dokumentacji SB dla zwykłych Polaków. Ta komisja Jana Rokity uszeregowała około 100 takich przypadków, w których to przypadkach dominowały właśnie zabójstwa przez nieznanych sprawców dokonane, tego typu przypadki jak właśnie
odkrycie ciała Emila Barchańskiego, który miał rzekomo się utopić, a de facto, jak dziś wiemy, najprawdopodobniej został z zemsty zamordowany za to, że odwołał swoje zeznania już jako świadek w procesie, podczas którego to procesu miał obciążyć swoich kolegów będących pełnoletnimi w odróżnieniu od niego. On został skazany na karę pozbawienia wolności w zawiasach, natomiast jego starsi koledzy z racji jego zeznań domniemanych mieli dostać kary dużo większe. On Panie profesorze, odmówił. Tutaj przerwę, ponieważ w tej sprawie pojawia się również bardzo ciekawy wątek. Telewizja Republika informowała o tym, proszę państwa, w końcu systemu. Robiliśmy program na ten temat. Mianowicie pojawił się wątek kolegi Emila Barchańskiego, którego ojciec okazało się był tajnym współpracownikiem, bardzo aktywnym tajnym współpracownikiem, a jego oficerem prowadzącym był Aleksander Makowski, ten sam, który prowadził agenturę przy księdzu Blachnickim. Więc tutaj te wątki esbeckie się przekrzyżują, splatają. To jest bardzo, bardzo ciekawa historia, jak pan mówi, i właśnie do końca nierozwiązana i niewyjaśniona. Tak, to znaczy zarówno cywilna służba, czyli służba bezpieczeństwa, jak i konkurująca z nią służba wojskowa, zarówno w kraju, jak i poza granicami kraju, dokonywała różnego rodzaju działań operacyjnych, wśród których były dozwolone przez właśnie tę bezkarność, którą ówczesne państwo gwarantowało, były dopuszczone także zabójstwa. Najprawdopodobniej także ksiądz Blachnicki w 1987 roku został zamordowany, choć znowu, jak to bywa z zbrodniami, tak zwanymi zbrodniami doskonałymi, wiedza jest tutaj dla nas ograniczona, co nie znaczy, że cierpliwie szukając dalej, nie odkryjemy za 10, 15, 20 lat, jaka była prawda. Prędzej czy później zbrodniarze pewnie zostaną nazwani po imieniu i cały proces dochodzenia do prawdy będzie bardzo dla opinii publicznej ciekawym dokumentem mówiącym o tym, że tak jak w przypadku właśnie III Rzeszy i różnych zbrodni, które wówczas miały miejsce, to jednak gdzieś ta wiedza ludzka sięga możliwości odkrycia rzeczywistych działań, nawet jeżeli one są już głęboko w historii, a nie we współczesności. Ale pani zadała mi jeszcze jedno pytanie, pani Doroto, bardzo ważne, to znaczy dotyczące tej zbieżności nie tylko dat 4 czerwca, ale zbieżności między właśnie tą bezkarnością, która funkcjonowała w stanie wojennym i w latach 80. i ona dotyczyła całej służby sprawiedliwości. Bo przykład Emila Barchańskiego, czy te przykłady, które pani też wskazała, oczywiście dotyczące także zabójstw kapłanów, jak na przykład ojca Honoriusza Kowalczyka, dominikanina, czy później oczywiście te zbrodnie w 1989 roku, ale tych przypadków mamy właśnie generalnie blisko 100. One wszystkie miały jedną cechę wspólną. Cała ówczesna służba sprawiedliwości, jakby to nie zabrzmiało, bo pojęcia służba sprawiedliwości są bardzo piękne, to w warunkach PRL-owskich i sądy, i prokuratura, i aparat bezpieczeństwa za sprawą decyzji Kiszczaka i Jaruzelskiego miały odczuwać wspólną bezkarność. To znaczy miały ten parasol ochronny z najwyższej półki władzy, który pozwalał na to, żeby ludzi bezkarnie mordować, bić, poniewierać, zmuszać do niechcianych zeznań, tworzyć całą wielką machinę totalitarnego państwa skierowaną przeciwko małemu człowiekowi, który miał odczuć swoją totalną bezsilność. Panie profesorze, niestety w 92 roku, kiedy obalono rząd Jana Olszewskiego, to ci wszyscy, którzy w tej bezkarności byli wychowywani przez władze PRL-owskie,
mogły odczuć satysfakcję, że wraca wczoraj, czyli jest nadzieja na to, że nadal to państwo będzie chronić zbójców, czyli kontrakt okrągłego stołu, jak to dzisiaj nazywamy, nadal będzie obowiązywał. Panie profesorze, co nam zabrała nocna zmiana, pana zdaniem? Przede wszystkim zabrała nam poczucie sprawiedliwości we własnym państwie. Z tego punktu widzenia, o którym dzisiaj mówimy, bo oczywiście zabrała także wiele innych rzeczy, ale z punktu widzenia tej logiki następstw, Emil Barchański, 4 czerwca 92, zabrała nam nocna zmiana poczucie sprawiedliwości. To jest jedna z najważniejszych wartości, żeby państwo mogło być w opinii publicznej własnym i suwerennym. To znaczy państwo jest wtedy własne i suwerenne, kiedy gwarantuje, czy zmierza się z takim wyzwaniem olbrzymim, jakim jest spełnienie wartości sprawiedliwości społecznej. Ta sprawiedliwość została wówczas bardzo mocno naruszona, ponieważ znaczna część narodu polskiego została dotknięta faktem niemożności rozliczenia tego, co nazywamy PRL-em, a to rozliczenie nie dotyczyło tylko i wyłącznie kwestii dekomunizacji i lustracji, chociaż już te dwa pojęcia wypełniają bardzo mocno tę scenę niesprawiedliwości, ale także de facto odczucia rzeczywistego wejścia Polski do narodów demokratycznych. Dlatego, że demokracja to nie jest nazywanie czegoś demokracją, tylko wypełnienie warunków. Jeżeli Polacy mają być demokratycznym narodem, a mają nie rozeznawać, kto jest kim, to w takim razie są zbiorowo manipulowani, a nie zbiorowo uczestniczą w akcie demokratycznym. Także to pojęcie sprawiedliwości, które wysuwam jako pierwsze, 4 czerwca 92 roku zostało potwornie naruszone jednocześnie z naruszeniem de facto podstawowych praw obywatelskich. Polaka, człowieka, który chce żyć w niepodległym, demokratycznym państwie, a mu część władzy ówczesnej, jak się okazało z zamiarem i intencją nieczystą, odbiera te podstawowe zestawy praw obywatelskich ze sprawiedliwością, ale rozumianą bardzo szeroko na czele. Panie profesorze, ja myślę, że jeszcze oprócz tej całej palety, którą pan przedstawił, trzeba jeszcze powiedzieć o tym, że bardzo późno również działa się rehabilitacja osób niesłusznie skazanych w czasach stalinowskich. Trudno było tych sprawców ukarać, ponieważ słyszeliśmy, że oni są starzy i trzeba mieć miłosierdzie. A ci, którzy wtedy rządzili i mieli ogromny wpływ, to przecież Kiszczak Jerozolski byli ludźmi w sile wieku. I również ich zwolennicy uważali, że nie należy tych rozliczeń wprowadzić. Czy straciliśmy również szansę na rozliczenie tych strasznych czasów właśnie lat stalinowskich? Bo przecież dopiero teraz Instytut Pamięci Narodowej rehabilituje ludzi, którzy zostali wtedy zamordowani. Jak bardzo późno przecież w obieg publiczny weszły historie rotmistrza Pileckiego, Inki, Łupaszki. Dopiero teraz przecież, mówię teraz, tak zupełnie niedawno ruszyły prace na Łączce pod kierunkiem profesora Szwagrzyka. Przecież to też jest właśnie dziedzictwo nocnej zmiany, czyż nie? Tak, oczywiście, chociaż trzeba sobie powiedzieć, że podstawy prawne dotyczące rehabilitacji osób, które były skazane w latach stalinowskich, już zaistniały na początku lat 90. To jest pewien paradoks, wydaje mi się, polegający na tym, że atmosfera ówczesna, tworzona przez główny nurt medialny, ale także atmosfera tworzona przez właśnie ten okrągłostołowy kontrakt takiej wspólnego wypracowywania przez obydwie strony, komunistów i część Solidarności, takiej panującej wrażliwości społecznej, powodował, że to pani Chatowska była traktowana jako osoba nie z tej bajki. To ta pani, która jako świadek dopominała się sprawiedliwości
wobec Adama Humera, który jako oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego znęcał się nad nią czy nad jej koleżankami. I wydaje mi się, że w latach 90. atmosfera panująca wykluczała możliwość wydobycia się tejże pani na taką powierzchnię oddziaływania społecznego, jak to zaczęło być możliwe dopiero od momentu powstania Instytutu Pamięci Narodowej. To znaczy, myśmy w latach 90. jako naród poddali się takiej presji elit ówczesnych polityczno-medialnych, że wykluczaliśmy zupełnie nie te osoby, które powinniśmy. No właśnie, resortowe tragedia. Dzieci nadały nam ton. Na szczęście to już powoli... To na szczęście jest już za nami. To znaczy powstanie Instytutu Pamięci Narodowej i potem właśnie nasza działalność w tymże IPN-ie, a szczególnie czas prezesury Janusza Kurtyki, to była rzeczywiście epokowa zmiana, jeśli chodzi o nastawienie opinii publicznej do własnej narodowej historii. Ale to nie znaczy, że my, pani Doroto... musimy kończyć. Dobrze, musimy postawić kropkę, ale panie profesorze, będziemy wracali do tych rozmów, bo one są niezwykle ciekawe i bardzo chętnie słuchane przez naszych telewidzów. Bardzo dziękuję państwu. Moim gościem był pan profesor Jan Żaryn. Dziękujemy. A ja państwa zapraszam na kolejne dziennikarskie pokery. Najbliższy dziennikarski poker już w poniedziałek. Do zobaczenia.